Siemanko, dzisiaj rozwikłamy niesamowitą tajemnicę, co powodowało to, że posuw mechaniczny w tej frezarce uratowanej od złomu nie działał prawidłowo, a właściwie w ogóle nie działał. Teraz jest taka zagadka, czy jak odkręcę to, to zejdzie mi to z tymi pokrętłami, czy trzeba je zbić i zsunąć sam dekiel. Trzeba uważać, bo to jest sprężynka z kulką, a z tej strony nie widać śrubki, no więc tak trochę głupio jest to zrobione. Udało się nie zgubić. Wszystkie kulki mamy. No i cóż, odkręcimy dekielek i zobaczymy, co jest pod spodem. Zgodnie z prawem Murphy'ego, gdybym nie zbił tych rączek, to okazałoby się, że tego nie zdejmę i musiałbym to z powrotem skręcić. A teraz, gdy z zapobiegliwości zrobiłem to, to oczywiście okazuje się, że wcale nie musiałem tego robić. Są tu po prostu wodziki, wy już będziecie wiedzieć teraz. I o co tu chodzi? Widzę, że tutaj były jakieś grubsze akcje, że to było całe rozbierane, cała ta skrzynka była demontowana, bo widzę, tam też jest ten czerwony silikon. Ktoś to ładnie poskładał. Ślimacznica, widać, że troszkę tutaj się napracowała. Ogólnie cała przekładnia wygląda nieźle, zęby są, więc trzeba się zastanowić, co tu się wydarzyło, że ten wałek się nie kręci. No a teraz przynajmniej będziemy wiedzieli, co się dzieje w środku w przekładni. Teraz na sucho nam wszystko pracuje. Tam z tyłu pracuje ślimacznica i ten wałek, który widać tam całkiem z tyłu, no to napędza nam to koło, które przekazuje już obroty na śruby posuwu. No i teraz ono chodzi, tutaj zmieniamy tą wajchą posuw z takiego szybkiego na roboczy, teraz koło dalej pracuje i wszystko działa jak trzeba. Zobaczmy zatem, co się dzieje, że coś nie działa. Teraz tutaj trzeba przełączyć na jakiś tam posuw. No dobra, jakiś zapiąłem. Wszystko wygląda na to, że coś tu jest zerwane. Nie widać jednak żadnych opiłków ani nic takiego. Niestety, ale bez zrzucenia przekładni się prawdopodobnie nie obejdzie. Ciekawe, bo wylazło teraz z całymi łożyskami. A pamiętam, że jak zmieniałem tutaj podłączenia silnika, no to udało się zdjąć jakby sam silnik, to zostało. No ale dobra, nie ma problemu. Najważniejsze, że wylazło. Ciekawostką jest to, że tutaj mamy ślimak wielowchodowy. Żeby zdjąć tą skrzynkę, no to niestety, ale muszę odkręcić tutaj tą blachę. Widzę, że ona jest na kołkach osadzona. No i muszę odkręcić jeszcze mocowanie liniału, bo jest akurat do tej skrzynki przykręcona. Kołeczki są stożkowe i z gwintami w środku, więc można je wybić. A tutaj na szczęście nie były mocno wbite i dość łatwo sobie z tym poradziłem. Ciekawe zjawisko, bo to wygląda to trochę jak jakieś sprzęgło przeciążeniowe. Ponieważ gdy ja kręcę tym kołem, to ono potrafi się zazębić i całkiem skutecznie przenosić moment. Ale gdy zrobię taki gwałtowny ruch, ono teraz się zluzowało i nie zabiera w ogóle momentu. I wygląda tak, jakby tamto koło na dole się nie kręciło. Znaczy tak, ono się kręci, ale z niego nie ma przekazania obrotów na wałek. Teraz jak myślicie, czy będzie podobnie jak z tymi rączkami? Czyli zgodnie z prawem Murphy'ego, jeżeli nie odkręcę tych zaślepek, no to się okaże, że tam w środku są pierścienie Segera i nie zdejmę tego dekielka. A jak odkręcę, to się okaże, że to są tylko zaślepki i wcale nie trzeba tego wyjmować. Próbuję bez odkręcania najpierw. Też jest na silikonie złożone. Bo część wylazła stamtąd, część wylazła stąd. Po prostu większość wyszła, ale jeden wałek siedzi nam tutaj w łożyskach. Tu
są jakieś dystanse, wyglądają jak nadorobione z jakiejś rurki. Nawet nie są zatoczone, tylko są po prostu ucięte. A cały problem oceniam, że jest gdzieś tutaj. Ponieważ to jest ten wał, który przenosi napęd na śruby. I jak nim kręciłem, to się udawało nim kręcić. To się nam tutaj kręciło. Ale to potrafiło nam się już nie obracać, tak jakby to było jakieś sprzęgło. Wyjmijmy najpierw ten wałek i się mu tutaj przyjrzyjmy, czy on tu w ogóle ma możliwość nas robić w konia, czy to jest na stałe wszystko. I normalnie nic tu nie było, tak mocno to się działo. Już mniej więcej widzę, co się wydarzyło i z powodu tego jednego elementu cała ta zabawa, tak? Ścięło wpust, bardzo nieładnie zresztą. Pytanie, co tu w ogóle jakby było robione, tak? W sensie takim, czy ta poprzednia awaria została dobrze naprawiona, czy wpust był prawidłowy, bo to, że ścięło ten wpust, to jeszcze nie jest taki duży problem. No to sobie naprawimy. Chodzi o to, że nie chcemy, żeby to się powtórzyło. No i dziwi mnie sytuacja, że tutaj nie ma żadnego sprzęgła przeciążeniowego. To się zamyka na sztywno. No przecież zawsze się może zdarzyć, że na przykład ktoś zablokuje stół i odruchowo włączy posuw. A nie ma żadnego zabezpieczenia takiego mechanicznego, że jak jest zablokowany stół, to posuw nie pójdzie. Trudna sytuacja. No ale możemy się przyjrzeć, jak to jest zrobione. Tu mamy ten zabierak z wodzika. Tutaj mamy koło ślimakowe, które się nam kręci. Możliwe, że nawet jest łożyskowane i ono kręci się niezależnie. Teraz możemy albo napęd silnika spiąć, czyli z koła przechodzi na wielowypust i kręci się całość razem z tym kołem i napędza przekładnię, lub możemy przełączyć się w drugą stronę, to będzie pewnie szybki posuw, albo na odwrót, tego nie będę teraz analizował. I tu też jest taki zabierak. No i wtedy jak ten suwak wejdzie nam tutaj, no to silnik kręci tym, to się kręci luźno teraz, ale z tego koła zębatego, przez tamte przekładnie, co zdemontowałem, przenoszony jest moment, który wraca na te koła, w zależności jaki bieg jest wrzucony. Aha, czyli to teoretycznie mógłby być właśnie ten posuw roboczy, bo jest więcej przełożeń. No i aż stąd przez wszystkie inne koła wraca tu. I wtedy dopiero to koło przekazuje na to koło, przez wałek oczywiście, a to koło już przekazuje na ten wałek, który kręci śrubami. Bo tak zastanawiam się, jak tutaj mechanicznie zabezpieczyć ten układ, żeby w razie awarii nie ścinało tego wpustu tutaj i nie trzeba było rozbierać doszczętnie całej skrzyni z powodu tego jednego wpustu. Ale tak pomyślałem sobie, że teraz mamy przecież falownik. Na falowniku można ustawić ograniczenie prądowe dla silnika. Sprawdzimy sobie po prostu, jakie prądy są pobierane podczas normalnej pracy. No i tak zaprogramujemy falownik, żeby silnik nie dał rady ściąć tego wpustu. Najpierw musimy tutaj naprawić.
Jak widzieliście, było z tym sporo zabawy i sama przekładnia wbrew pozorom wcale nie jest lekka. Musiałem podwieszać to na pasach na suwnicy, bo ręcznie nie byliśmy w stanie tego założyć. Filmik został nagrany prawie rok temu, ale kto obserwuje kanał, ten wie, mógł gdzieś już zobaczyć, że ta frezarka działa na posuwach. Mam z nią jeszcze kilka innych problemów, które chciałbym z wami przedyskutować, ale to może przy okazji innego filmu, żeby tutaj już nie mieszać wątków. Teraz już wiecie, jak naprawić tego typu usterkę, to wcale nie musi być we frezarce, może być w innych maszynach, ewentualnie jak zbudować swoją własną przekładnię zmiennych posuwów do nie tylko frezarek, ale także innych maszyn, które samodzielnie wykonujecie. Oczywiście ukłony i podziękowania dla Pawła, który uratował tą frezarkę od huty. Dla Janka, który podpowiedział, żeby wyfrezować nowy rowek, zamiast spawać stary i go poprawiać. No i przede wszystkim dla was serdeczne podziękowania za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!